Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnej aktualizacji, aktualizacji pogody, jaka ma być dziś w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych, szczególnie w Polsce Południowej i Południowo-Wschodniej, bo na tym musimy się skupić. Front atmosferyczny przemieszcza się przez Polskę i widzimy to również na zdjęciach. No, oczywiście lokalnie były niebezpieczne sytuacje w sobotę w godzinach popołudniowych i wieczornych. Front lokalnie był aktywny również w nocy. Tutaj późny wieczór pomorskie od użytkownika Kitka Nitka z miejscowości Koczała piękne wyładowanie atmosferyczne. Gratuluję zdobyczy. No i mamy tutaj jeszcze fantastyczne również widoki chmury Szelfowej, bardzo dobrze zarysowanej właśnie na tym froncie atmosferycznym. Moi drodzy, lokalnie było bardzo dużo widać tych chmur szelfowych, szczególnie w zachodniej części, ponieważ tamten front atmosferyczny przemieszczał się dosyć aktywnie. Bardziej aktywnie, oczywiście, było we wschodnich Niemczech, również nad Czechami. Ale no i widzimy, że odra tutaj dosyć mocno zatrzymała, ale ogólnie i tak, i tak było pod tym kątem burzowym całkiem nieźle. Ten front atmosferyczny w nocy wygasł w sensie opady występują nadal, ale tak jak wspominaliśmy, wyładowań atmosferycznych praktycznie nie ma. W tym momencie mamy tutaj front atmosferyczny rozciągający się od Finlandii przez Polskę aż po Włochy na zachód od tego frontu. Atmosferycznego już zdecydowanie chłodniejsze, powietrze na wschód zdecydowanie cieplejsze, wyż i niż, które sprowadziły nam te wysokie temperatury, już oddalają się bardziej na północ i to zwiastuje pewne kolejne zmiany w pogodzie. Moje, moi drodzy, jeśli chodzi o samą Polskę, no to obudziliśmy się, że tak powiem, w dwóch światach. Na zachodzie. Piękna słoneczna pogoda za frontem atmosferycznym, ale już zdecydowanie niższe temperatury. Na południowym wschodzie piękna słoneczna pogoda przed frontem atmosferycznym, ale temperatury o wiele wyższe. Ja w godzinach porannych w województwie Podlaskim notowałem już. 23-24 stopnie przed samym frontem, przed samym zachmurzeniem, bardzo duszne, bardzo parne powietrze. Natomiast front atmosferyczny rozciąga się od województwa warmińsko-mazurskiego przez centrum kraju aż po południowy zachód. Przede wszystkim zachmurzenie, ale też opady deszczu, opady deszczu wchodzące z południa na województwo opolskie, na województwo śląskie, no i opady przemieszczające się w kierunku wschodnim z odchyleniem na północ, na województwo chociażby Podlaskie. Co dalej w niedzielę, tak jak wspominałem, i niż Delia pogłębiając się i wyż, Claudio wzmacniając się będą odsuwały się od naszych granic dalej na północny. Wschód, my będziemy dostawać się pod zatokę podwyższonego ciśnienia, ale front atmosferyczny zalegać będzie w Polsce południowo-wschodniej. Tam będą o wiele wyższe temperatury związane właśnie jeszcze z tym gorącym powietrzem, które z południa napływać będzie właśnie do tych południowo-wschodnich województw, ale również będzie napływać dalej do Litwy, Łotwy, również do Estonii. Kolejne godziny w niedzielę no to panowanie frontu atmosferycznego, jego wędrówka w kierunku Polski południowo-wschodniej. Przy czym tu widzimy, że ten front atmosferyczny będzie sobie zalegał. Na północy burze zostaną, tak jak wspominałem, wypchnięte poza nasze granice. Jeżeli gdzieś powstaną, to tutaj na, granicach, na granicy województwa Podlaskiego. Już z Białorusią, natomiast burze uruchomią się bardzo mocno od województwa małopolskiego przez województwo podkarpackie i województwo lubelskie. To będzie pierwsza faza burz. Pierwsza faza w godzinach popołudniowych, może fala popołudniowych, wieczornych. No i te burze z województwa podkarpackiego jest możliwe, że utworzą układ liniowy, który poleci przez województwo lubelskie w kierunku pogranicza białorusko-ukraińsko-polskiego. Jak będzie, zobaczymy, ale niebezpiecznie będzie z pewnością w Podce Południowo-Wschodniej. Tam największe zagrożenie będą niosły superkomórki burzowe. Które będą miały całkiem łatwo e, o wystartowanie, szczególnie w godzinach późno-popołudniowych, w godzinach wieczornych, więc tam musimy przede wszystkim uważać. Województwo małopolskie, województwo podkarpackie, województwo lubelskie, również po części województwo świętokrzyskie, ale te trzy wcześniej wymieniane przeze mnie województwa będą tutaj bardziej na to narażone. Energia potencjalna dostępna drogą konwekcji przed frontem atmosferycznym od 1000 do 1500 juli na kilo. Program, więc bardzo dużo, punktowo nawet i więcej. Więc burze będą miały tam bardzo dobrą szansę na rozwój, bardzo dobre możliwości do rozwoju. A jak w przypadku superkomórek burzowych, tak możemy powiedzieć też, że. Nawalne opady deszczu, opady dużego gradu, lokalnie nawet do 3, 4 bądź 5 cm, bo choć na mapach Swiss HD pokazuje 1 do 2 bądź lokalnie 3 cm, czyli te prognozy tutaj zostały wykasowane, to jeżeli wejdziemy sobie w SHIP. W indeks dużego gradu powyżej 5 cm, to zauważymy, że w tych południowych województwach jest nieduża, ale jednak szansa, że gdzieś lokalnie tak duży grad spadnie. Wynika to z tego, że jeżeli będziemy mieli jakąś superkomórkę burzową, która dobrze się będzie rozwijała, to w takiej dobrze rozwiniętej superkomórce burzowej oczywiście te gradziny mogą być większe. W nocy te burze z tej pierwszej fali e, przemieszczą się dalej przez województwo. Lubelskie opuszczając nasz kraj, będą dalej wędrowały w kierunku Białorusi, nad Białoruś, natomiast nad Czechami utworzy się na zafalowaniu frontu atmosferycznego mezoskalowy układ konwekcyjny, który powinien dotrzeć do województwa śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego w godzinach późno-nocnych, koło północy, bądź trochę i po północy, i ta strefa. Będzie dalej wędrowała w kierunku północno-wschodnim. Do rana powinna dotrzeć do południa województwa Podlaskiego. Jeśli chodzi o tam zagrożenia, to głównym zagrożeniem dla województw południowych, czyli Śląskiego, Małopolskiego, będą. Bardzo duże porywy wiatru, powyżej nawet 90-95 km na godzinę. Im dalej ta strefa będzie szła w kierunku Polski Północno-Wschodniej, tym te porywy będą słabsze, a sama strefa będzie zanikać. W nocy już zagrożenie gradem będzie zdecydowanie mniejsze, choć jeszcze w tych burzach, które będą się przemieszczały tej pierwszej fali przez województwo lubelskie, szansa na nie jak na, na ten grad, który może mieć 2 do 3 centymetrów, jak najbardziej, moi drodzy, jest. W związku z tym sieć obserwatorów burz wydała prognozę burzową na dzień dzisiejszy, średnie zagrożenie burzowe dla prawie całego południa oraz województwa lubelskiego, województwa świętokrzyskiego. Tam z racji właśnie tych superkomórek burzowych i tutaj przede wszystkim ten wschodni obszar, oraz w nocy wejścia tego układu, i tu przede wszystkim ten obszar po stronie południowej, południowo-zachodniej. Natomiast niewielkie i marginalne zagrożenie burzowe z racji tego, że ten układ będzie w nocy nad ranem leciał również nad województwa północno-wschodnie. Tam już szanse na burze będą zdecydowanie słabsze, ale jednak w związku z tym, że dziś znów kolejny burzowy dzień, ja zapraszam Was do tego, abyście zainstalowali sobie jakąś aplikację ostrzegającą was przed burzami ja ze Twojej strony polecam oczywiście monitor burz, ale to może być każda inna aplikacja, której ufacie i warto sprawdzać radary, żeby burza was po prostu nie zaskoczyła. Moi drodzy, temperatury przed prądem atmosferycznym, szczególnie w godzinach popołudniowych do 32 stopni Celsjusza. W Południowo-wschodniej, tu przede wszystkim za prądem atmosferycznym od 18 do 22-23 stopni Celsjusza zdecydowanie chłodniej. Porywy wiatru najsilniejsze nad Morzem Bałtyckim w pierwszej części dnia. Tam do 60, 70 km na godzinę. Na pozostałym obszarze od 10 do 30 km na godzinę. Na południu, południowym wschodzie, jeżeli będzie leciał układ liniowy przez województwo lubelskie, porywy wiatru do 70, 80 km na godzinę. Gdzieś punktowo nawet do 90 bądź 100 km na godzinę. Dziś oczywiście zaraz z Martą wyjeżdżamy. Będziemy kierować się na południe do Lublina i. W kierunku Rzeszowa, tam będziemy operować, będziemy patrzeć, co się ciekawego dzieje, potem kierunek Kraków. Dziś oczywiście relacje w nowym formacie. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dziękuję Wam, nasi patroni wspierający za to, że wspieracie nasz kanał. Bardzo Wam serdecznie za to dziękuję i jeżeli chcecie wesprzeć nasze działania, możecie zasubskrybować nasz kanał bądź po prostu skorzystać z jednej z tych opcji do wsparcia. Pozdrawiam.